Cześć. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej już lekcji kursu programowania w języku Kotlin na moim kanale. Dzisiaj omówimy sobie pojęcie tak zwanej hermetyzacji, bądź też czasami nazywanej enkapsulacją. Te słowa są sobie jak gdyby bardzo podobne, są sobie po prostu równoznaczne. Dobrze, natomiast kiedy, zanim przejdziemy do definicji dzisiejszego zagadnienia, widzicie, że pod spodem mam zbudowaną podobną klasę Person. Jak to skończyliśmy w lekcji poprzedniej z jednym konstruktorem, to już powinniśmy wiedzieć, widzieć, z dwoma argumentami, które. Przypisuję wartości do dwóch zmiennych, które utworzyłem poniżej, czyli name i age. To wszystko powinno być już jak najbardziej jasne. Dlatego ja teraz jestem w stanie utworzyć sobie nową zmienną o nazwie p1, której to przypiszę instancję klasy person, ale z odpowiednim konstruktorem czyli podam tutaj swoje imię standardowo i jakiś wiek. Dobrze, będę miał jeden obiekt na potrzeby dzisiejszej lekcji. To w zupełności nam wystarczy, pojedynczy obiekt, ponieważ chcemy sobie powiedzieć o czymś takim, czym jest właśnie ta wspomniana hermetyzacja, czy też inaczej mówiąc, enkapsulacja. Może pokażemy, co nam najpierw, jak gdyby problem, który może powstać. I co nam no właśnie ta hermetyzacja jest w stanie za problem rozwiązać. Więc najpierw zaczniemy sobie od tego, jaki tutaj może wyniknąć problem, czego wcześniej nie pokazaliśmy. Ano może zajść taka sytuacja, że ktoś dla osoby P1 dla tego obiektu P1 zmodyfikuje sobie wartość zmiennej h na wartość. Kompletnie bez sensu. Powiedzmy, że użyjmy tutaj skróconego operatora odejmowania z przypisaniem minus równa się i odejmiemy, od, odmłodzimy się, że tak powiem, swój wiek o 50 lat dajmy na to. No. Więc łatwo sobie obliczyć, jaki wiek tutaj powstanie. Możemy to sprawdzić metodą print, ponieważ taką posiadamy w, w klasie Person. No i zobaczymy, jaki wiek faktycznie tutaj otrzymamy po odjęciu 50 lat. Widzimy, że wiek to minus 24 lata. No z logicznego punktu widzenia, wiemy, że mm, takiego, taki wiek nie istnieje. tak? Osoby, osoba nie może mieć po prostu poniżej 0 lat. Dlatego tutaj z pomocą właśnie przychodzi nam rozwiązanie tego problemu, z pomocą przychodzi nam wspomniana hermetyzacja, czy też enkapsulacja w programowaniu. To znaczy, hermetyzacja, tak z definicji, jest to ukrywanie przed światem jak gdyby zewnętrznym zmiennych, w programowaniu mówimy o, tylko o zmiennych, ukrywanie właśnie tych zmiennych, a wystawianie tak zwanego publicznego, czasami się to nazywa interfejsu, wystawianie publicznego interfejsu, tak dosłownie, że mówiąc, Bardziej mówi się o tym jako wystawianie publicznych metod, metod czy też funkcji dostępowych do tej zmiennej. I tutaj w języku Kotlin, jak gdyby dzisiaj pokażemy tylko jeden ze sposobów na, her na hermetyzację, ponieważ ich w różnych w innych różnych językach programowania mogą być różne sposoby na hermetyzację, to nie będzie, jak gdyby ukrywanie zmiennej. Przed światem zewnętrznym, tak w sensie, żeby w ogóle ona nie była dostępna. Dzisiaj nie będziemy mówili o słówkach dostępności, jakie też w języku Kotlin występują, private, protected i tak dalej. Jednak to sobie zostawiamy na później, już po dziedziczeniu, bo jedno z tych słówek wiąże się właśnie ściśle z dziedziczeniem. I to też jest sposób na hermetyzację danych, bo hermetyzacja z definicji jest to ukrywanie danych. Ze świata zewnętrznego. Świat, świat zewnętrzny, może tak mocno potocznie mówię, ale światem zewnętrznym po prostu są inne klasy. Jeżeli byśmy próbowali dostać się do tej zmiennej z innej klasy, bądź też w ogóle poza klasą, czyli tak jak tutaj we funkcji main. Dobrze, natomiast teraz pokażemy, jak gdyby, ten pierwszy ze sposobów w języku Kotlin, i to są tak zwane przygotowane już specjalne metody dostępowe get i set. Pierwsza z nich get będzie oznaczała dostęp z języka angielskiego. Bardzo łatwo sobie to przetłumaczyć jako właśnie weź, zabierz, get, pobierz, i to jest bardzo ważne. Te metody get i set w języku Kotlin. Nigdzie nie zaknieżdżamy, nie musimy określać tutaj ciała tego, tego age i tak dalej, to tutaj nawet nie zadziała, tylko po prostu metodę, jeżeli mówimy o GET, to tworzymy ją po prostu pod spodem zmiennej, do której, ta metoda, do której ta metoda właśnie get będzie się odnosiła. Czyli jeżeli GET znajduje się bezpośrednio pod zmienną age, to wiemy, że metoda GET będzie dotyczyła zmiennej age, a nie na przykład name, która znajduje się powyżej. Dobrze, dam tutaj sobie też odstęp nowej linii, żeby to na pewno było lepiej widoczne, że to get faktycznie doleży, należy do tej zmiennej h. Dobrze, i tutaj mamy jak gdyby dwa rodzaje możliwości przypisania wartości do tego get. Get to jest pobierz, get to jest, że chcemy pobrać. To jest jak gdyby sytuacja, kiedy mówimy, że tą zmienną age chce chce nasz program, nasz język pobrać sobie. Czyli to jest na przykład to miejsce. To ninja to jest wewnątrz tej samej klasy i ta zmienna age znajduje się tutaj wewnątrz. Tu nie mówimy jeszcze o takim ukrywaniu na zewnątrz, że właśnie tym, że ukrywamy dane na zewnątrz, one są dostępne tutaj wewnątrz? Nie. Tutaj po prostu tworzymy inny interfejs dostępowy do tej zmiennej. Czyli tutaj jeżeli tą zmienną age pobieramy, to również teraz będzie to odbywało się przez ten interfejs, który tutaj otworzyliśmy przez tą funkcję get. Również jeżeli tutaj byśmy pobierali bezpośrednio wartość age, to również teraz będziemy pobierali to przez tą funkcję get. Tak, Za chwilę, jeżeli sobie ją oczywiście dokończymy. Tu takiej Wyniki jeszcze nie mamy, ale możemy sobie ją na szybko dodać, zbudować. To jest ta sytuacja, kiedy tutaj bezpośrednio próbowalibyśmy wywołać zmienną edge, tak? Czyli nieważne czy tutaj, czy zmiana edge będzie popierana bezpośrednio w tej samej klasie, ona i tak będzie musiała korzystać z tej funkcji get. To jest po prostu takie wymuszenie. Dobrze i powiedziałem, że są dwa sposoby na zwrócenie tej wartości. To jest to, co otrzymamy, jeżeli ktoś. Po prostu będzie się ubiegał o naszą zmienną h będzie chciał ją po prostu pobrać. Tutaj możemy wstawić znak równa się zaraz do tej funkcji get i przypisać tutaj takie specjalne słówko, jak gdyby przewidziane już w języku Kotlin. Jeżeli, jeżeli chcemy tutaj zastosować tak zwaną domyślną implementację gettera, tej funkcji get, to wstawiamy tutaj bezpośrednio tylko samo słówko field. Field oznacza tyle na język polski co pole. A mówiliśmy sobie, że w programowaniu obiektowym zmienne nazywamy najczęściej polami bądź też czasami właściwościami. Teraz bardziej będzie właśnie nasza zmienna właściwością, kiedy ona ma dostępne do siebie właśnie w odpowiednie funkcje dostępu get i set, wtedy często mówimy o zmiennej właśnie jako właściwość. Natomiast o takiej zmiennej powiedziałem wcześniej, że mówimy bardzo często jako pole. I bardzo fajnie nam się tutaj to właśnie wszystko łączy, bo widzimy, że w słówku Kluczowe, które zostało tutaj przewidziane, nazywa się właśnie field. Jest to specjalne słówko kluczowe, które jak gdyby zabiera wartość zmiennej, do której zostało przypisane, czyli age jest naszym field w tym momencie. Tak rozumiecie? Myślę, że jest to w miarę sensowne i logiczne. Teraz tak naprawdę stworzyliśmy zwykłe, zwykłe przeciążenie funkcji get, które i tak i tak by istniało, bo zwykłe przeciążenie tej zmiennej age jest takie, że ono po prostu pobiera nam naszą wartość. Age I zwracają niezmodyfikowaną. Ale na razie tak i tak sobie tak to zostawimy, a później przejdziemy do takiego przykładu, gdzie to get będzie troszeczkę się różniło. Natomiast teraz pokażę drugi sposób tego jak gdyby przypisania, bo powiedziałem, że są dwa rodzaje: a mianowicie czasem możemy chcieć utworzyć więcej instrukcji niż tylko pojedyncze zwrócenie wartości field dla metody get. I wtedy musimy już użyć nawiasów klamrowych. To field zawieramy gdyby pomiędzy tymi nawiasami klamrowymi, które stanowią ciało naszej funkcji GET, ale tutaj jest jeszcze cały czas jakiś błąd podkreślony na czerwono. I błąd wynika z tego, że przy takim zapisie ta zmienna automatycznie nie powędruje do funkcji GET, tylko musimy o to zadbać odpowiednim słówkiem skoku, które nazywało się return. Musimy wiedzieć, że tą wartość chcemy zwrócić z tej funkcji. I teraz w takiej funkcji, mając nawiasy klamrowe, możemy tutaj zastosować więcej niż jedną instrukcję kodu. Moglibyśmy z tym field coś wcześniej tutaj jeszcze zrobić. Powiedzmy, że to field zwiększyć o jeden, tak? Nasz wiek zostałby zwiększony, a dopiero później zwrócony. Więc jeżeli chcemy więcej instrukcji kodu, to musimy użyć takiego zapisu. Jeżeli mamy bardzo proste, czyli od razu zwrócenie tej wartości field. Ona może się tutaj różnić, to później do tego przejdziemy. Ona może tutaj zostać zmieniona na przykład jakimś modyfikatorem, jakąś inną funkcją, ale na razie zostawmy tak, jak jest. Dobrze, czyli GET mamy załatwiony. Tak naprawdę możemy odświeżyć teraz nasz program i zobaczyć, czy coś się zmieniło. No, w tym momencie nic się nie zmieniło, bo dalej mamy wiek minus 24 lata, ponieważ to jest metoda GET. Powiedzieliśmy sobie, że jak chcemy zabezpieczyć ten nasz wiek, żeby on nie przyjmował wartości ujemnych, tak? To, co pokazaliśmy sobie na początku, że to jest tutaj całkowicie bez sensu. No, ale za to będzie odpowiadała metoda SET. Ta druga, ta służy tylko do pobrania, tak? Dobrze, natomiast drugą, właśnie metodą, którą możemy tutaj jeszcze utworzyć, to jest właśnie metoda set. Ona jest specyficzna, ponieważ w swoich nawiasach okrągłych przyjmuje już argument get nie, ponieważ get nie ma co przyjmować. Natomiast set musi przyjąć wartość, którą użytkownik próbuje wpisać do naszej zmiennej. To jest ten moment, kiedy tutaj dokonujemy przypisania, tak? Minus równa się to też jest przypisanie, tak? Bądź coś, coś takiego, to też byłoby przypisanie, powiedzmy. Zmienimy sobie bieg na minus 50. To jest moment wywołania funkcji set. To było get, pobierz, pobieramy, a test set, czyli ustawienie. Myślę, że jest to zrozumiałe. Czyli ta nasza minus 50 musi jakoś tutaj powędrować do tej funkcji set. To też deklarujemy tutaj nowy argument, który według takiej konwencji nazywa się value. Wstawiamy tutaj wartość value i to jest przyjmowany argument do funkcji set. Następnie nawiasy klamrowe i coś możemy sobie z tym value naszym zrobić. Mamy tutaj też do użytku dalej to pole field, które mieliśmy do użytku wcześniej dla metody get. Ono tutaj również występuje. Jeżeli chcielibyśmy zbudować takie domyślne przeciążenie funkcji set, tak jak ona domyślnie wygląda, to wstawilibyśmy tutaj tak naprawdę field, przypisanie value. Teraz, pomimo że mamy swoją metodę dostępową SET, to tak naprawdę jej działanie się nie zmieniło i jest tak zwanym domyślnym przeciążeniem tej funkcji SET. Jest domyślnym działaniem. Tak więc, skompilując teraz program, tak naprawdę powinniśmy otrzymać te same wyniki. Przypominam, że wiek tam ustawiłem na minus 50 teraz, dlatego będzie nieco się różnił, ale widzimy faktycznie, że wiek został najpierw zapisany, a później pobrany przez dwa, dwa wywołania, jak gdyby dwóch różnych funkcji. Dobrze. Natomiast teraz przejdźmy w końcu do tego, do czego właśnie te, dlaczego warto używać właśnie tych funkcji GET i SET i co one nam pozwalają, na co one nam pozwalają. No pozwalają nam przed takim zapisaniem wartości value do zmiennej field zabezpieczyć w pewien sposób te wartości. Tak dla wieku, na przykład dla age, zabezpieczymy sobie to, aby wiek nie był ujemny, tak? Więc tworzymy tutaj bardzo prosty warunek, gdzie if, pytamy się, wiemy, że mamy tutaj wartość value jako argument, tą, którą podaje użytkownik w value, jest w, i pytamy się, czy to value nie jest przypadkiem mniejsze od zera, powiedzmy, tak? Bo chcemy wykluczyć wszystkie zera. Jeżeli value jest mniejsze od zera, no to mówię, musimy sobie coś wymyślić, co chcemy zrobić w takiej sytuacji. Możemy w ogóle nie modyfikować zmiennej, możemy ten krok pominąć, wiek zostanie wtedy taki sam, ale ja sobie zrobię to tak, że do fielda wtedy, do tej zmiennej, do h, przypiszę sobie wartość 0 za każdym razem, tak? Czyli kiedy liczba wiek ujemna, to wiek ustaw po prostu jako 0. W przeciwnym razie, field, czyli zmienną, ustaw na to, co podał użytkownik, czyli na wiek. No i zobaczmy, czy to zadziała. Przypominam, do zmiennej wysyłam cały czas wartość minus 50 jako wiek. Skompilujmy teraz program i widzimy, że wiek został ustawiony faktycznie na 0. Zadziałało to zabezpieczenie. A jeżeli ustawię wiek na liczbę dodatnią, to jest 50 lat. Skompiluję jeszcze raz program. No to przypisała nam została faktycznie ta liczba 50, bo ona jest dodatnia i jak gdyby spełnia nam ten warunek. Czyli w taki sposób, jak gdyby otrzymaliśmy hermetyzację zmiennej, nie jesteśmy w stanie do niej wrzucić już kompletnie tego, co byśmy chcieli, tylko ona podlega pewnej walidacji, pewnym takim warunkom. Dobrze. I to by było tak prawie że tyle, natomiast powiedziałem, że jeszcze pokażemy zastosowanie sobie tej funkcji get, która tylko coś pobiera ze zmiennej i pokażemy sobie to na przykładzie zmiennej name, bo tak będzie troszeczkę łatwiej. I zaczynamy. Znowu, jeżeli chcemy stworzyć getera bądź też setera dla zmiennej name, no to musimy utworzyć go pod tą zmienną. Dlatego przechodzę do zmiennej name i tworzę sobie tutaj funkcję get, bo powiedziałem, że to tą funkcję chcę utworzyć nawiasy klamrowe od razu, aczkolwiek mogłoby zaś tutaj. Przypisanie i, i tutaj po prostu zwrócenie wartości, obojętnie, bo możemy zacząć nawet w sumie od tego sposobu z przypisaniem, równa się i tutaj chcę moje pole field, czyli field zwrócić, ale za każdym razem, żeby to było podniesione do dużych liter. Po kropce możemy odnieść się do takiej metody, która tutaj istnieje, która nazywa się uppercase. Wcześniej tego nie pokazywaliśmy, ale jest to po prostu modyfikacja stringa w taki sposób, że wszystkie litery zostaną zmienione na wielkie, na, na litery drukowane. Dobrze, i to tutaj tak naprawdę wystarczy, tak, bo przypisanie ma, bo w momencie kiedy mamy przypisanie nie musimy używać tego słówka return. Dobrze, zobaczmy czy, co, czy coś się zmieni w naszym programie. Dobrze, skompilujmy teraz program. I widzimy, że w tej linijce, kiedy pobieramy zmienną imię, faktycznie mamy wyświetlone imię Sebastian, ale z wielkich liter. Jeżeli zrobimy to samo, ale w osobnej linijce z użyciem funkcji print_line, tutaj po kropce użyjemy zmiennej name. Co teraz się stanie? Skompilujemy program. No ta zmienna name też zostanie powiększona, też zostaną zwrócone tutaj duże litery, bo to jest wywołanie dokładnie tego samego geta, tej samej funkcji. Tak, jak gdyby tracimy już dostęp bezpośrednio do tej zmiennej name, jeżeli tą name byśmy sobie w jakikolwiek sposób podejrzeli, aczkolwiek byłoby to bardzo trudne, to ta zmienna name dalej przechowuje imię Sebastian z małych liter, tak? tylko z pierwszą dużą literą. Natomiast, przez to, że odwołujemy się przez funkcję get do tego naszego pola name, no to ta funkcja get modyfikuje tą zmienną. I wszystkie litery zostają zwrócone duże. Myślę, że jest to zrozumiałe. To, to z, ten znak przypisania równa się. Moglibyśmy zmodyfikować oczywiście nawia, nawiasy klamrowe. I wtedy, oczywiście, pamiętamy o słówku liter, którego nie może tutaj zabraknąć. I to jest jak gdyby tożsame. Dobrze, a co w sytuacji, jeżeli teraz chciałbym zmienić moje imię na jakieś inne, zmieniam sobie imię, ale w tym momencie nie mam tutaj przypisanego żadnego setera tej funkcji set dla pola name. No, czy to zadziała, czy też nie? Przekonajmy się w takim razie. Pod modyfikacją wieku w tym miejscu zmienię sobie P1 i jego name, imię, na jakieś inne imię. Może Adam, które już wcześniej używaliśmy. Zadziała to, czy nie? Przekonajmy się. Skompilujmy program i widzimy na ekranie konsoli, że uzyskaliśmy dwa razy imię Adam. Zadziałało. Definicja jest taka, że jeżeli jakieś pole GET bądź też SET pominiemy, to ono jest wstawiane po prostu automatycznie i jest. Ta implementacja automatyczna, zastosowana, tak, ta domyślna, którą sobie wcześniej pokazaliśmy. Dlatego set tutaj jest, którego nie widzimy, tylko jest on automatycznie wstawiany. Tak samo, jak tego get byśmy usunęli, no to get i set tak naprawdę też gdzieś tam zaszyte w języku kotlin jest, tylko my po prostu tego wcześniej nie widzieliśmy. Dobrze, natomiast jeżeli chodzi o hermetyzację, przynajmniej w taki sposób, za pomocą funkcji get i set, to by było tak naprawdę. Tyle, ta hermetyzacja jej jak gdyby takim minusem jest tylko to, że nie możemy w ten sposób zmiennej ukrywać na przykład na zewnątrz, czyli tutaj na przykład, żeby nie mieć dostępu do metody samej set. Inne, innymi słowy, tak już bardzo mocno upraszczając, jeżeli chcielibyśmy zastosować ograniczenie powiedzmy widoczności zmiennej samej samego wieku, to będziemy poznawać później, Dodamy, dodalibyśmy tutaj takie słówko dostępności. No, jak, jak mocno ma być widoczna ta zmienna, no to nie możemy ograniczyć tego dla zmiennej get, tylko musimy to ograniczyć dla całej, jak gdyby, zmiennej h. I to jest, jak gdyby, taki, no nie minus, ale ograniczenie tej hermetyzacji w taki sposób. Dobrze, natomiast w tej lekcji to już by było wszystko. Zapamiętujemy, w jaki sposób właśnie możemy utworzyć getery i setery dla naszych zmiennych, naszych pól w klasach. Dobrze. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeżeli się podobało, to standardowo licznik na łapki, komentarze oraz subskrypcję mojego kanału. Cześć i do usłyszenia w trakcie kolejnych lekcji na moim kanale.